Bracie i siostro, wejdź w codzienność swojego życia. Poszukuj, znajduj, żyj. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o paru ważnych rzeczach, które są związane z Chrystusem i z naszym życiem. Myślę, że postać Józefa, Maryi, Jezusa bardzo dobrze nam uwidaczniają nasze postępowanie w życiu, w sensie takie, jakie powinno być. Ta Ewangelia niesie ze sobą, ja tak odkryłem, medytując ją, takie trzy aspekty. Pierwszy to jest poszukiwanie. Józef i Maria szukali Jezusa, jak kiedy się zgubił. Szukali wśród krewnych, szukali wszędzie tam, gdzie on mógł być. Tak jest często z nami. Zobaczcie na swoje życie w perspektywie tej Ewangelii. Poszukujemy często jakichś wrażeń, poszukujemy często jakichś rzeczy, które są mniej lub bardziej ważne. A życie chrześcijanina polega na tym, aby poszukiwać rzeczy ważnych, a najważniejsze, żeby poszukiwać Jezusa. Często tak jest, że kiedy nam coś wychodzi, to mówimy, że A to moja zasługa w tym jest. A jak nam coś nie wychodzi, A to tak Pan Bóg pewnie chciał, że nam coś nie wyszło. Albo nie wiem co. Po prostu. Kiedy nam coś źle się dzieje, to zawsze zwalamy winę na, na Pana Boga. A kiedy dobrze się dzieje, to to jest nasza zasługa. Myślę, że właśnie poszukiwanie Chrystusa w tych dobrych momentach i w tych złych momentach jest bardzo ważne w naszym życiu. Drugi aspekt, jaki niesie ze sobą ta Ewangelia, to jest znajdywanie właśnie. Józef i Maria odnaleźli Jezusa w świątyni. Tak samo my w każdej sekundzie naszego życia powinniśmy poszukiwać woli Bożej i samego Chrystusa. Gdzie go najlepiej znajdziemy? W kościele, w tabernakulum. On tam cały czas na nas czeka. W niektórych kościach jest adoracja całodzienna, i wtedy widzimy ten chleb kawałek chleba, który jest przemieniony w Chrystusa. Wierzymy, że On tam jest obecny. Ale żeby to życie nasze było całkowicie zanurzone w Chrystusie, musimy go szukać w każdym momencie naszego życia. Wtedy, kiedy nam nie wychodzi, kiedy nam jest smutno, szukajmy Chrystusa. Ale także, kiedy jest nam wesoło, kiedy, mamy, kiedy się weselimy z naszych świąt. Bo Chrystus przyszedł do naszego serca, przyszedł na ten ziemski padą. Weselmy się, to jest czas radości. Przyjście Chrystusa na świat, Boże Narodzenie, które jesteśmy tak zaraz po. No i trzeci aspekt. To jest relacja. Józef i Maryja byli z Jezusem. Zawsze. W każdej chwili. A Jezus był im posłuszny. Myślę, że w tym momencie musimy bardzo dobrze pamiętać o naszych rodzicach, którzy dali nam życie. Bo Jezus nam pokazuje, że musimy dbać o nich i szanować. Bo dali nam życie. A każde życie, nowe życie, jest ważne. Od. Naturalnego poczęcia aż do naturalnej śmierci. I jeśli wasi rodzice żyją, podziękujcie im dzisiaj za życie. Podziękujcie im za to, że stworzyli rodzinę, i dzięki tej rodzinie wy możecie żyć. A jeśli nie żyją już, podziękujcie Panu Bogu za ich życie. Pojedźcie może na grób, złóżcie kwiaty i może zamówcie mszę świętą za nich, żeby im podziękować w ten sposób, że dali wam życie. Drogi bracie i siostro, te trzy aspekty, które dzisiaj pokrótce przybliżyłem, to są odpowiedniki znanych każdemu wiary, nadziei i miłości. Bo te trzy są najważniejsze w naszym życiu chrześcijańskim. Przypatrz się świętej rodzinie i postępuj jak oni.